Moje siostry, witam was serdecznie wszystkich tutaj, również tych, którzy dzisiaj przyszli, aby również mieć udział i społeczność z nami, jak również tych, którzy oglądają nas dzisiaj przez internet. Wdzięczny jestem Bogu za to, że mogę tutaj stać na tym miejscu i wdzięczny jestem Bogu również za to, że pomimo różnych opinii i diagnoz lekarskich mogę do was dzisiaj mówić i myślę, że jestem też zrozumiały, że mój głos nie jest aż tak słaby, że nie dociera do was. Z pewnością wielu z nas w swoim życiu słyszało na temat woli Bożej, którą Pan wkłada w nasze serca i chce, abyśmy byli posłuszni i wykonywali. Ale powiem wam również szczerze, że niejednokrotnie, jak rozmawiam z wieloma, w wielu wypadkach istnieje pewnego rodzaju wątpliwość, czy taka, czy inna sprawa jest wynikiem woli Bożej w stosunku do mnie i czy Bóg chce, abym to albo tamto robił. Na pewno wielu z nas słyszało nie jeden wykład i nie jedno przesłanie, które dotyczyło tego zagadnienia, mianowicie woli Bożej, która powinna być realizowana w życiu każdego człowieka, który oddał swoje życie Chrystusowi. Chciałbym właśnie dzisiaj na ten temat mówić i rozpocznę rozważanie dzisiaj Słowa Bożego od pierwszego listu Piotra, który w swoim drugim rozdziale wskazuje nam pewien kierunek, który w tym temacie, aby realizować go w naszym życiu, abyśmy wzięli to pod uwagę. Wskazówka, którą nam Piotr udziela w pierwszym liście, w drugim rozdziale i będę czytał 21 werset, apostoł Piotr w tym przesłaniu do nas tak wyraźnie mówi: na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Oczywiście niektórzy chcą zamknąć ten werset w pojęciu takim, który mówi o cierpieniu. Abyście również brali przykład z Pana Jezusa, który cierpiał i wy też w swoim życiu. Weźcie to pod uwagę, że możecie cierpieć. Ale on mówi, żebyśmy wstępowali w jego ślady, nie tylko w jego cierpieniu, ale w jego życiu, w jego postępowaniu, a szczególnie wydaje mi się w tej relacji ojciec i syn. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł tutaj w tym swoim również pouczeniu, które kierował do ludzi wierzących, myślę, że również kieruje je dzisiaj do nas i powtórzę w 9 rozdziale pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł porównuje życie nasze chrześcijańskie do biegu. I od 24 do 27 wersetu mówi nam: czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakbym na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Apostoł Paweł mniej więcej mówi nam, słuchajcie, przyrównuje ten rozdział waszego życia, który rozpoczyna się w momencie powołania, do zakończenia tego życia, do biegnięcia do mety. I tutaj mówię, że wasze życie chrześcijańskie równie jest podobne do takiego biegu. Ja patrząc tutaj na ten fragment Słowa Bożego, chciałbym podkreślić, że Paweł nie biegł na oślep, Paweł nie bił pięściami w powietrze, ale on dokładnie wiedział, że w tym biegu, który bierze udział w tym swoim życiu chrześcijańskim, dokładnie Bóg wyznaczył trasę. To tak jak dzisiaj.
ja bym przyrównał, że z jednej strony ten bieg to nie jak on mówi na stadionie, a bardziej bym go przyrównał do takiego biegu przełajowego, wiecie, gdzie się pod górkę biegnie, z górki biegnie, wiele zakrętów, wiele jakichś przeszkód w postaci skał, kamieni, różnych uskoków i tak dalej. I wydaje mi się, że tak, taka trasa pokazuje nam, jaki mniej więcej jest ten nasz bieg. I tutaj widzimy, że apostoł Paweł mówi wyraźniej, że to ten bieg przełajowy, ale my musimy w tym biegu ujarzmiać, kontrolować swoje ciało, kontrolować swoje życie, kontrolować przebieg tego biegu. W liście do Hebrajczyków, autor tego listu w 12 rozdziale, kontynuując to, co przed chwilą powiedziałem, kiedy mówimy o biegu, również w tym fragmencie Słowa Bożego autor tego listu w liście do Hebrajczyków, pierwszy i drugi werset mówi: przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż. I widzimy tutaj, nie bacząc na jego hańbę, usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. W tym fragmencie Słowa Bożego również widzimy, że autor porównuje to życie chrześcijańskie, to chodzenie w Chrystusie, do właśnie takiej dyscypliny jak bieg. A więc biegnijmy wytrwale. A więc jest to życie chrześcijańskie porównane do takiego właśnie biegu, maratonu, jak wspomniałem, i tutaj takiego biegu przełajowego, gdzie napotykamy różne trudności. Ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że trasa wyścigu została ustalona. I start, i metę, jak tutaj widzimy, Pan Jezus ustalił, Bóg ustalił. To Bóg, Pan Jezus, jak widzimy tutaj w drugim wersecie, jest naszą inspiracją, on jest naszym wzorem. Powiedziałbym wręcz, jak wyścig kolarski jest, trasa jest ustalona, ale na początku wyścigu jedzie pilot. I kolarze, którzy załóżmy jadą, patrzą na pilota i widzą, kiedy jest zakręt, kiedy w którą uliczkę jechać. I zdajemy sobie sprawę również, że wielu zabłądziło. Że wielu w biegu zboczyło z trasy i biegu nie ukończyło. Zostali zdyskwalifikowani. Tak samo jest w tym biegu. Jeśli nie będziemy trzymali się wzorca, nie będziemy się trzymali trasy, którą wyznacza Bóg dla nas, dla każdego życia, to w wielu wypadkach, nie trzymając się tego, który nas prowadzi, na Pana Jezusa, który jest wzorem tutaj, który jest tym, który prowadzi nas, to możemy zboczyć. Jeżeli będziemy polegać na sobie, jeżeli będziemy polegać na innych, to możemy zboczyć z trasy. Możemy nie dobiec do mety. Możemy nie ukończyć tego wyścigu. Widzimy tutaj, że bardzo ważnym elementem, który podkreśla tutaj autor tego listu 12:1, mówi: biegnijmy wytrwale. A więc na przestrzeni tego czasu, który przyjdzie nam tutaj na ziemi biec, musi nas cechować wytrwałość. To nie jest tak, ach, już nie biegnę, już mam dosyć, zatrzymuję się, albo ach, w wielu wypadkach jest tak, brak sił i człowiek mówi, wysiadam. Kolarz schodzi z roweru i nie kontynuuje wyścigu. Biegacz schodzi z trasy i niejednokrotnie nie kończy biegu. Zostawia to wszystko za sobą, mówi, ten trud jest ponad moje siły, ja już nie mam motywacji, już dalej nie biegnę. Ale dla nas wzorem, inspiracją i tutaj, co mówiłem, tym przewodnikiem jest Pan Jezus Chrystus.
Słowo Boże nam tutaj mówi, że to Pan Jezus jest tym, który jest sprawcą, ten, który powoduje rozpoczęcie tego biegu, jak i również tutaj, jak widzimy, tym, który jest gwarantem ukończenia tego biegu, jeżeli będziemy tutaj z Nim mieli społeczność i trzymali się Jego jako przewodnika, jako tego, który nas prowadzi. Chciałbym, abyśmy zrozumieli, że w tym biegu do mety, do zbawienia, żeby je osiągnąć, bardzo ważna na każdym kroku jest motywacja. Chciałbym, abyśmy, mając tutaj pouczenie ze Słowa Bożego, spojrzeli na Pana Jezusa i na motywację, którą On w swoim życiu przedstawił, a również dając nam pewien wzór i przykład. Chciałbym, abyśmy otwarli 10 rozdział Listu do Hebrajczyków i tutaj fragment troszeczkę dłuższy przeczytam od 5 do 10 wersetu. Słowo Boże mówi, to też przychodzę na świat, mówi. Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, że motywacją dla Pana Jezusa w Jego życiu było co? Wypełnianie woli Bożej. W tym fragmencie myślę, że nie mamy wątpliwości, że jest mowa o Panu Jezusie. Myślę, że zdajemy sobie sprawę, że to zostało napisane i to mówi i określa prawdę o Panu Jezusie, jak i motywacjach, jak i również Jego życiu. I tutaj widzimy, że w tym fragmencie dwukrotnie jest podkreślone to, że przychodzi po to, aby wypełnić wolę Bożą. Siódmy werset. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. Również tutaj w 9 wersecie to powtarza. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. A więc widzimy, że motywacją Pana Jezusa życia na ziemi było to, aby wypełnić Bożą wolę. To, z czym Go posłał Ojciec. I w Jego życiu później dokładnie oglądamy to. Dokładnie oglądamy to, jak On codziennie przychodzi w modlitwie, ma społeczność z swoim Ojcem, jest posilony przez Niego, o czym za chwilę będziemy również czytali i mieli możliwość potwierdzenia tego w Słowie Bożym. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Przyjście Pana Jezusa, Jego życie całe było podporządkowane woli Ojca. A więc widzimy tutaj, że pierwszym takim ważnym elementem motywującym Pana Jezusa było wypełnianie woli Ojca, który Go posłał na ziemię. Widzimy tutaj, że On również potwierdza to w 7 wersecie, że to, co się działo, również znajdowało potwierdzenie, a ja bym powiedział, najpierw proroctwo było o tym w zwoju księgi. Pan Jezus nie miał Biblii, jaką my dzisiaj mamy. Był Stary Testament, ale w Starym Testamencie proroctwa, czyli przesłanie woli Bożej względem Pana Jezusa było objawione w szerokim zakresie. Niektórzy doszukują się, że ponad 330 proroctw dotyczących Pana Jezusa się wypełniło. Nie będę dzisiaj pokazywał tego, z pewnością wiele z nas jest w stanie o tych podstawowych i ważnych na pewno powiedzieć. Ale widzimy, że trzecia sprawa, jaka jest istotna w tym fragmencie Słowa Bożego,
że z jednej strony Pan Jezus przyszedł, żeby wypełnić wolę Bożą, z drugiej strony widzimy, że Bóg Ojciec już to przewidział, a więc ten bieg Jego, czyli Pana Jezusa tu na ziemi, ustalił Mu trasę, jaka Go obowiązywała i chciał, żeby On ją wykonał. A po trzecie widzimy tutaj, że mówi nam, że ta wola Boża, żeby się wypełniła, to do tego trzeba było co? Oddać do dyspozycji Bogu ciało. I Pan Jezus również to widzimy, że w 5 wersecie Słowo Boże wyraźnie nam mówi. Nie chciałeś ofiar, nie chciałeś tych wszystkich tutaj, tak jak mówiliśmy, świąt i tak dalej, nie chciałeś darów, całopaleń, ale ciało dla mnie przysposobił. Pan Jezus wcielił się w postać człowieka i inkarnowany został. Kiedyś źle podałem, użyłem reinkarnacja, co jest błędnym określeniem. Inkarnowany został i przyjął ciało tutaj, aby móc wypełnić wolę Bożą, którą Ojciec dla Niego ustanowił. Myślę, że te trzy elementy są istotne również w naszym życiu. Chciałbym, abyśmy spojrzeli, rozwinęli ten temat i spojrzeli, jak on wygląda w stosunku do Pana Jezusa i jak my dzisiaj powinniśmy rozumieć to przesłanie i również w stosunku do siebie je odnieść i jak one w naszym życiu powinny wypełniać się. A więc pierwsze mówiłem, ta motywacja, wypełnienie woli Bożej. Chciałbym, abyśmy mieli taki cel życia w swoim życiu, pragnienie, że chcę żyć według woli Bożej. To jest bardzo istotna motywacja. Nie statycznie usiąść i oczekuję Pana, aż mi powiesz, czy mam iść tutaj, czy mam iść tam, czy mam to zrobić teraz, czy mam to zrobić. My musimy być gotowi w każdej chwili wypełnić Bożą wolę, jeśli do nas ona dotrze. Widzimy, że tutaj w życiu Pana Jezusa to występowało, a więc również On jest dla nas wzorem i tą inspiracją powinny być w naszym życiu. Jak Ty, Panie, to robiłeś, tak to jest możliwe również dla mnie. Oczywiście ta trasa, którą Bóg wyznaczył mnie i wyznaczył swojemu Synowi, Panu Jezusowi, ona jest inna. Ale również Bóg ustalił pewną trasę, którą chce, abyśmy my dobiegli do mety i wypełnili Jego wolę. Przypominamy sobie 4 rozdział Ewangelii Jana. Spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką. Idzie z uczniami, idzie przez Samarię. Widzimy, że są znużeni już, są głodni, są również spragnieni. Usiedli przy studni Jakuba. Ze względu na to, że za czasów Jakuba tą studnię wykopano i uczniowie poszli, żeby coś kupić do jedzenia. Pan Jezus usiadł przy tej studni. Pamiętamy, przyszła Samarytanka, rozmowy Pana Jezusa z Samarytanką. To jest 4 rozdział Ewangelii Jana i nie chcę czytać całego tutaj tego wydarzenia, o którym opisuje nam Jan, ale chciałbym zwrócić uwagę od 31 do 36 wersetu. Tymczasem Jego uczniowie prosili Go, mówiąc: Mistrzu, jedz. Oni zakupili tą żywność i przyszli do Pana Jezusa i mówią: Panie Jezu, tu przynieśliśmy pokarm, kupiliśmy, jedz. Oczywiście to już było po tym, jak Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką. I Pan Jezus mówi im, ale On rzekł do nich: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa.
Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. A więc widzimy tutaj, że nastawienie Pana Jezusa było przede wszystkim na to, aby wypełnić wolę Bożą. Bóg go użył w tym momencie w rozmowie z Samarytanką. Chciałbym uzmysłowić nam jedną rzecz. My postrzegamy cały czas Pana Jezusa jako Boga. I tak jest. Amen? Ale my również musimy sobie zdać sprawę, że w tych opisach, w większości przypadków, Jezus wyrzekł się swojej boskości, przyjął postać człowieka i jest tutaj i funkcjonuje jak człowiek. Niejednokrotnie czytając opisy tych wydarzeń przyjmujemy, ach, on był Bogiem, to on to i to wiedział i to robił. Nie. Bóg nam opisuje te wydarzenia, że to, co dotyczyło i było dostępne dla Jezusa, jest dostępne dzisiaj dla nas. Amen. Żebyśmy sobie zdali sprawę, że to nie jest w tym momencie tylko i wyłącznie zasługa tego, że on jest Bogiem. Nie, to jest tylko i wyłącznie to, że on wyrzekł się boskości. Ale posłuszeństwo wobec Ojca doprowadzało do tego, że Bóg mu dał duchowe zrozumienie. Nadprzyrodzone duchowe poznanie. I w tym momencie musimy sobie wziąć również pod uwagę to, że wszyscy, kiedy patrzyli fizycznymi oczyma, to mówili, a no widzimy te ziarno, widzimy te pola i żniwa są za 4 miesiące. Ale w duchowym wymiarze, które objawił Bóg, Ojciec, Panu Jezusowi, to mówi, żniwo, które mnie interesuje, jest innym żniwem od tego fizycznego. I już jest czas na to żniwo. I Pan Jezus już był tym i brał udział w tym żniwie, kiedy rozmawiał z Samarytanką. Mówi tak wyraźnie tutaj, w tym fragmencie. Wiecie co, moim pokarmem, to co jest dla mnie istotne, to jest to, żeby być posłusznym Ojcu. Żeby wypełniać Jego wolę. To jest moje nastawienie całym sercem. I to powoduje to, że ja inaczej patrzę. Że Bóg w duchowy sposób otwiera mi coś, co nie było możliwe do mnie w tej moim życiu, w tej dotychczasowej mojej egzystencji. I mówi również poznanie żniwa i traktowanie przez nas fizycznie oczyma jest inne od tego, o czym mówi Bóg w swojej woli o żniwie, ale duchowym. Również widzimy, że wypełnianie woli Boga spowodowało Jego posilenie. On był głodny, kiedy siadał przy studni. Uczniowie poszli po jedzenie. Kiedy przychodzą w naturalny sposób, proponują mu to jedzenie. Ale on mówi, że co? Że Bóg poprzez to, kiedy on wypełniał Jego wolę, w cudowny sposób posilił również Jego ciało. On tutaj wyraźnie mówi. On tutaj wie, że to jest inny pokarm, który on spożywał i który go posilił. A więc widzimy, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, żyjemy i nasze nastawienie serca będzie cały czas, Panie, ja pragnę tą wolę Twoją wykonywać w życiu, to widzimy, że Bóg również powoduje pewien skutek w naszym życiu. A więc coś się, że tak powiem, dzieje w naszym życiu. Kiedy mamy prawidłową motywację, to w tym momencie, tak jak mówiłem, również przychodzą efekty tego. A więc z nastawieniem serca Jego było to zmotywowanie, aby wypełnić wolę Bożą i tak jak przede wszystkim mówiło Pismo, według Pisma. I to wypełnienie woli Bożej, to nastawienie serca wywoływało skutki. Tu mamy wymienione 2 skutki. Jednym z tych skutków to jest nadprzyrodzone posilenie fizyczne. On nie musiał spożywać pokarmu, już nie chciał jeść. Widzimy, że Bóg go w tym momencie wzmocnił. On mówił, moim pokarmem, jak czytamy, jest pełnić wolę Boga, mojego Ojca. Z drugiej strony, co mówiłem, dał mu inne spojrzenie. Czyli dał mu spojrzenie niecielesnymi oczyma na to, co jest wokół niego, ale dał mu duchowe zrozumienie,
które pozwoliło mu również tu w tym wypadku spojrzeć na to inaczej w tym otoczeniu i w tych warunkach, w których się znajdował. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale znajdujemy również w 30 wersecie następny skutek tego Bożego oddania, kiedy mamy nastawienie serca i pragnienie, aby wypełniać Bożą wolę. Panie, oddaję Ci się do dyspozycji, ale nie tylko słowem. To musi być stan mojego serca. Ja muszę być gotowy i cały czas pragnąć, aby Bóg ze mną współpracował. Abym patrzył na tego pilota, na tego przewodnika i nie spuszczał go ze wzroku, z mojego, załóżmy, pola widzenia, bo mogę zbłądzić. A więc Jezus musi być naszym przewodnikiem. On musi być cały czas tym, który nas prowadzi. 5 rozdział mówiłem i 30 werset. Ten fragment mówi o Panu Jezusie i w tym fragmencie czytamy: nie mogę sam z siebie nic uczynić. Nie słyszę, jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się upełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. A więc widzimy tutaj, że to posłuszeństwo bycia wiernym i wypełnianie słowa woli Boga w jego życiu powodowało nadprzyrodzone zrozumienie sprawiedliwości Bożej, osądzanie konkretnych wydarzeń, które były w jego życiu. I widzimy, że ten sąd jego jest sprawiedliwy. To znaczy, musimy powiedzieć to, że to duchowe rozpoznanie, które daje Bóg, powoduje to, że to jest w tym momencie sprawiedliwością Bożą. To jest to, że powoduje, że to jest bezstronne rozeznanie sytuacji, w której Bóg nas postawił. I że rozpoznanie tej sprawy jest Bożym również rozwiązaniem dla tej okoliczności, w której się znajdujemy. A więc widzimy, że cały czas ta motywacja, która jest, to jest to, tak jak widzimy tutaj, wypełnić wolę Boga. Wypełnić nie moją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał, tego, który mnie przyjął, tego, który darzy mnie życie. Co jest istotne, i nawiązałbym może do życia. Pan Jezus nie stawiał się w tym momencie wobec woli Boga. I ojciec mu powiedział: zrób to i to. A on mówi: o nie, 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 to ja tego nie zrobię, ja wolę to. On to przyjmował bez szemrania. My w wielu wypadkach, kiedy rozmawiamy, nawet powiedziałbym, z ludźmi, którzy mają objawienie Boże, ludźmi, którzy mówią na temat Słowa Bożego, ludźmi, których Bóg ustanowił, że są pewnego rodzaju przełożonymi i tymi, którzy odpowiadają, chociażby, jak tutaj załóżmy starsi, prowadzić ten zbór, to widzimy, że w wielu wypadkach zderzamy się z kontrą, zderzamy się z drugą oceną i nie, nie, to nie jest tak, to tak musi być. Widzimy, że Pan Jezus w swoim życiu nie pełnił swojej woli, podporządkowywał się Ojcu, co powodowało relację między Ojcem a Synem i ta relacja była w pełni bogata i co? Nie była konfliktowa. Weźmy z życia przykład. Jeżeli my mamy rozmówcę, adwersarza i nagle oponujemy mu, to może być i w domu, może żona. Wiesz, to by trzeba zrobić to. Nie, 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 to nie tak, to musi być tak zrobione. A więc dochodzi do różnicy zdań. A więc widzimy, że tutaj ktoś chce mieć rację. Ale jeśli zauważycie i będziecie widzieli, że jest upór na tych stronach, to zburzy waszą relację. Jestem przekonany, że udowadnianie swojej racji w taki sposób, bardzo rozumiecie, że stoję na swoim stanowisku i upieram się i będę o to walczył,
burzy relacje z tą drugą osobą. Każda tutaj, tak jakbym powiedział, w tym wypadku zaślepiona jakaś postawa, że chcę mieć rację, taki upór i to, że nie dociera do mnie żadna argumentacja, powoduje niszczenie relacji między nami. Nie tylko, tak jak wspomniałem, męża i żony, ale to jest coś, co różni przyjaciół, co doprowadza do konfliktów i tak dalej. Nie chcę się nad tym dłużej zatrzymywać, ale chciałem również zaznaczyć, takie wyzwanie uczynić, abyśmy czasem potrafili rozsądnie podejść do naszych relacji między sobą i nie upierać się przy swoim ślepo, ale podjąć dyskusję, podjąć rozmowę. W wielu wypadkach niektórzy nie przyjmują w ogóle argumentacji. Ma być tak i koniec. Oczywiście ktoś by mi mógł zaprzeczyć, podać przykłady wychowania dzieci. To nie chodzi mi o taką sprawę. Nie chodzi mi o sprawę posłuszeństwa i tak dalej. Chodzi mi o relacje zwykłe między nami, kiedy ktoś usztywni stanowisko, zaostrzy i żaden argument nie przemawia. Popatrzcie, ile tych relacji zostało zburzonych między nami, którzy mamy być orędownikami prawdy, mamy być instrumentami, naczyniami w Bożych rękach, które niosą poselstwo prawdy. I niejednokrotnie nie potrafimy rozmawiać swoimi najbliższymi. Ich zacietrzewienie czasem powoduje nasze zacietrzewienie. Bo my mamy rację. Ale kiedy weźmiemy tą rację, przykryjemy miłością i również pójdziemy z Bożym poselstwem, Bożym błogosławieństwem, to jesteśmy w tym momencie tymi, których Bóg używa jako naczynia, jako instrumenty, jako narzędzia. No trudno by mi było przyjść do warsztatu, wiecie, i wziąć kleszcze, one by mnie uszczepnęły w ręce. To ja decyduję, co te kleszcze robią, czy te kombinerki. A w wielu wypadkach jest tak, że my jako narzędzia Boże, to my kreujemy, my decydujemy, my wybieramy i mamy zawsze rację. Niejednokrotnie brakuje nam takiej miłości i otwartości. Czasem nie potrzeba takiej natarczywości, ale okazać im szacunek i zrozumienie. Oni mają prawo do tej postawy. My wiemy, że błędną mają postawę. Jesteśmy o tym przekonani. Nie dlatego, że my tak myślimy, ale tak Bóg nam mówi. Ale musimy ich traktować jak przyjaciół. Musimy ich traktować jak, jeżeli to jest ktoś z rodziny, jak członka rodziny, na którym nam zależy. Okazując im szacunek. Okazując im miłość. A nie, bo ja im wypaliłem prawdę i to jest Ewangelia życia. Czasem to jest Ewangelia zagłady. Pomimo, że zawiera elementy życia. Ale nie na tym chciałem się skupić. Chciałbym, abyśmy otworzyli 6 rozdział Ewangelii Jana i spojrzeli na fragment Słowa Bożego, gdzie Słowo Boże nam mówi o Panu Jezusie również. Charakteryzuje Go właśnie i pokazuje nam skutki, jakie są w Jego życiu, kiedy podporządkował całkowicie się woli Ojca. A więc widzimy w tym fragmencie 6 rozdziału, 35 i poniżej werset, który nam mówi. Odpowiedział im Jezus. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiadam wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełniać własną wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego,
miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Myślę, że widzimy tutaj, że Pan Jezus w naturze człowieka, nie Boga, mówi: ja jestem pokarmem dla świata. Kiedy wypełniam wolę Boga, to Bóg używa mnie jako pokarm duchowy dla tych, którzy są w świecie. Skutkiem Jego posłuszeństwa i oddania Bogu było to, że widzimy, że On jest tym, który przynosił temu spragnionemu światu pokoju, życia Bożego, przynosił ten pokarm od Ojca. I On mówi: wszystkich tych, których mam dostęp i Bóg postawił przede mną, to jestem tym, który przynosi im chleb życia. I jeśli oni go zakosztują i przyjmą, to widzimy, że dojdą do tego momentu, że otrzymają to przywilej, kiedy Pan Jezus wskrzesi tych ludzi w dniu ostatecznym i zaprosi ich do życia wiecznego. A więc my mamy być ludźmi, którzy są tymi, którzy są chlebem dla tego świata, pokarmem dla tego świata. Wielu ludzi jest zagubionych, wielu ludzi dzisiaj pragnie duchowego ożywienia, pragnie prawdy Bożej. Tam cicho w ich sercu jest i tkwi to. Oni tego w swoim życiu nie pokazują. Niektórzy są wręcz wrodzy i aroganccy w rozmowie, ale w ich wnętrzu tkwi pragnienie poznania Boga. W ich sercu jest pragnienie znalezienia pokoju. Czy my jesteśmy tymi, którzy próbują ten problem rozwiązać na swój sposób? Ale Pan mówi: kiedy będziesz gotowy do tego, aby mi się oddać całkowicie i być przekonanym w swoim wnętrzu, że chcę być Twoim narzędziem, oddaję Ci się, Panie, w Twoje ręce i chcę wypełniać Twoją wolę, to będziemy jak Pan Jezus dla tego świata dzisiejszego, bardzo zgłodniałego i pragnącego Bożego życia, Bożej prawdy, będziemy tym pokarmem. Zaniesiemy im ten pokarm. To będzie skutek naszego posłuszeństwa. My mamy być kanałem, przez który przechodzi życie Boże. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian taką sytuację i zrozumienie Słowa Bożego ubiera w takie słowa. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział. I tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego 10-12 apostoł Paweł mówi nam takie słowa. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniało. Tak też śmierć wykonuje dzieło swoje na nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem. Komu uwierzyłem? Bogu. On oddał się Bogu. On wsłuchiwał się w głos Boga i on mówi: uwierzyłem Bogu, przeto powiedziałem również to, co jest w moim sercu i co? I my wierzymy i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. A więc widzimy tutaj, że on mówi właśnie coś takiego. Ta bliskość moja z Panem, ta bliskość moja z Jezusem powoduje, że pomimo, że na mnie objawia się różne doświadczenie cielesne, które niejednokrotnie moglibyśmy powiedzieć prowadzi do śmierci ciała, na śmierć wydawani, to jednak widzimy, że tutaj życie Jezusa na tym ciele również się objawia, kiedy Pan leczy, podtrzymuje, kiedy Pan go ratuje. Kiedy on różne doświadczenia mówił, jakie przeżywał, to ci, którzy są pseudoduchowi, to gdy to czytają, to na pewno, kiedy słyszą pewne przykłady z życia niektórych ludzi, to jest, działa odwrotnie. To on nie miał wcale błogosławieństwa Bożego. Jakie to jest błogosławieństwo? Zbójcy na niego napadli, okręt się rozbił, przebywał tam, tu go wzięli i chłostali, tu go w więzieniu trzymali. Gdybyśmy tych przykładów, załóżmy, nie
traktowali tak lekko, tylko dosłownie umieli się, że tak powiem, utożsamić z sytuacją, w której znajdował się ten Paweł, o czym on mówi, to byśmy mieli wątpliwości duże, czy rzeczywiście błogosławieństwo Boże mu towarzyszyło. Czy ono było widoczne w jego życiu? Chciałbym, abyśmy tutaj mieli to na uwadze. Następnym, piątym skutkiem, o którym chciałem powiedzieć tutaj, który jest widoczny w życiu człowieka oddanego Chrystusowi, a tu w tym momencie na przykładzie Pana Jezusa, to jest przykład, który również wziąłem z Ewangelii Jana 17 rozdziału z arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa, gdzie w 4 wersecie czytamy: ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. To jest niesamowite. To jest niesamowite, że Pan Jezus był posłuszny, jak wiemy, i Słowo Boże nam mówi, aż do końca. Pan Jezus w tym swoim życiu, tak jak również Słowo Boże jednoznacznie nam to pokazuje, powiedział: nie moja wola. W każdej sytuacji, ale to Twoja wola, Ojcze. To Twoja wola niech się wykonuje, niech się dzieje w moim życiu. Widzimy tutaj, że tym skutkiem to, że on był posłuszny Bogu, to był skutek, że wysławiał Boga swoim życiem i swoimi ustami. Widzimy tutaj, że my w swoim życiu też potrafimy wysławić i swoim życiem, swoją postawą również uwielbić i wywyższyć Chrystusa. W wielu wypadkach musimy wziąć pod uwagę, że przykład żony, przykład męża, przykład ojca, przykład pracownika, obojętnie czy on jest księgowym, czy on jest dyrektorem, czy on wykonuje pracę pomocniczą, pielęgniarzem, czy sprzątaczką. W tym świecie może niektóre stanowiska chcemy wyżej postawić, niektóre niżej, ale w Bożych oczach one są wszystkie jednakowe. Pan mówi: swoim postępowaniem jesteście takim listem moim względem tych, którzy są koło was. To nie jest to, że sobie ubiorę koszulkę. Jezus jest moim Panem i to jest wizytówką, która wskazuje na to, że jestem Chrystusowy, że jestem chrześcijaninem. Ale życie moje, postępowanie moje, bez względu na stanowisko, miejsce, w którym jestem, kiedy sobie uzmysłowimy, że wszystko, co czynicie, czyńcie na chwałę Bożą. Ja myślę, że żadna matka, żaden ojciec nie ma wątpliwości, że wolą Boga jest to, żeby wziąć zawsze związek małżeński. Wczoraj mieliśmy ten przywilej. Te kwiaty tutaj świadczą o tym, że wczoraj akurat odbył się u nas ślub. I oni też przyjęli, co przyjęli w swoje życie, Boże polecenie, że odejdzie od swoich rodziców i połączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem. To jest wola Boża dla człowieka. To jest wola również, żeby ten dom, mąż z żoną, żeby oni rozwijali się, była rodzina, dzieci. I widzimy, że ta rola, w którą Pan mi powiedział, jest to wolą Bożą, to chce, żeby oni to wypełniali w swoim domu również, o czym zresztą słuchamy w wykładach Jacka się przewija. Musisz znać swoje powołanie. Jak jesteś ojcem, to nie musisz codziennie słuchać: Panie, a czy ja teraz to dziecko mam przewinąć, czy nie? Nie. Sami rozumiecie. Byłaby głupota. Zostajesz powołany ojcem. Masz autorytet ojca, więc masz go z niego korzystać. Masz być głową rodziny. Jeżeli jesteś matką, to masz zadbać o te swoje dzieci również w swoim domu i nie mieć wyrzutów sumienia: a ja teraz nie idę na ewangelizację, a ja teraz tego nie robię, czy tego nie robię. Masz swoje powołanie w tym momencie i wiesz, i powinnaś być pewna, i powinnaś być wierna Bogu i wypełniać to jak najgorliwiej z myślą o tym, że robię to dla Niego. Nie przypisywać sobie chwały: a mnie się udało, a mój syn jest taki mądry, bo on już teraz ma 2 latka i umie 2 dodać 2. Rozumiecie?
proces wychowania jest bardzo skomplikowany. Niejednokrotnie używamy stereotypów, bo zbadano, bo zmierzono i teraz to jest tak. To ma być pomocą dla nas, a nie wyrocznią. Potrzebujemy wiele mądrości. I powiem wam, że jeżeli Bóg nie pobłogosławi, to niejednokrotnie te nasze plany względem naszych dzieci się rozjeżdżają. I jesteśmy zdruzgotani niekiedy tym postępowaniem naszych dzieci. Mówi, wszystko mu dałem. Wszystko mu zabezpieczyłem. I się nie udało. I miałem do dyspozycji lekarzy, psychologów, pedagogów. Nic z tego nie wyszło. Nie będę mówił o wychowaniu dzieci, ale powiem jedno i wyraźnie. Widzicie, do Hebrajczyków w 10 rozdziale czytaliśmy ten fragment. I widzimy tutaj, że to postanowienie, które Bóg wcielony w ciało, Pan Jezus Chrystus, kiedy podporządkował swoją wolę zupełnie Ojcu, to w Jego życiu było to widoczne. To przynosiło efekt. To miało swoją moc. I widzimy, że w wielu fragmentach Jego słowa, Jego czyny były wcześniej zapisane i potwierdzone w Słowie Bożym. I w wielu wypadkach powiem wam, że Bóg używa sformułowań, mówiąc o swojej woli względem każdego człowieka. Nie identyfikuje tutaj Czesławie, a teraz żonę masz i teraz masz takie i takie obowiązki. On mówi do całej ludzkości, co obowiązuje Czesławę, a Piotra, Heńka, Tomka, jak i każdego z nas. My możemy tam swoje imię wpisać. I to jest apel Boży do nas. Apel Boży to też jest wola Boża, która mówi o uwielbieniu, o wierności, o tym, żeby unikać grzechu. Szereg rzeczy. One są napisane w tym liście do nas. Kiedy my widzimy i chcemy i pragniemy na początku wkroczyć na Bożą drogę, oddać Mu swoje życie, to widzimy, musimy zrobić pewne kroki. Musimy się upamiętać. To jest wolą Bożą. My musimy uwierzyć w Pana Jezusa, oddać Mu swoje życie. To pozwala nam zrobić następny krok. Uwierzyłeś, to masz to wyznać. Jak to wyznasz, to masz co? Uwierzyłeś, to masz co? Ochrzcić się. Musisz szukać woli i potwierdzenia, czy ja się mam ochrzcić? Ty masz być pewny. Boże, Ty to powiedziałeś. I ja chcę wypełniać Twoją wolę Bożą. Ja nie mam innego wyjścia. Tam nie ma zastępczych drzwi. Tam jest mowa, jak nie przejdziesz przez te drzwi, nie wejdziesz do następnego pomieszczenia. A więc nie objawię Ci, co tam jest dalej, dopóki nie uczynisz tego kroku. Jak przychodzę kogoś do domu, to też. W moim życiu jest to, że wprowadza ktoś mnie do salonu. No to widzę, jaki jest salon, ale widzę, że jedne drzwi, drugie drzwi. Ale co za nimi jest, to ja nie wiem. Pomimo, że jestem w tym domu. Ale jak gospodarz mówi, okej, wszystko jest w porządku, zapraszam cię teraz do tego pokoju, chodź, zobacz tu. Ja wtedy widzę, co tam jest. Ja wiem, o co chodzi. Myślę, że w życiu chrześcijańskim też tak jest podobnie. Jeśli się zatrzymiemy na jakimś etapie i nie robimy następnego kroku, to, co jest wyżej, jest dla nas nieosiągalne. Chciałem, abyśmy spojrzeli jeszcze na życie Pana Jezusa. Muszę się streszczać i przyspieszyć. Łukasz 9 rozdział. Ewangelia Łukasza 9 rozdział pokazuje nam tutaj to, co charakteryzowało Pana życia, Pana Jezusa w życiu. W 9 rozdziale Ewangelii Łukasza Słowo Boże tutaj w wersecie 51 mówi nam: a przyszedłszy przed dom, tutaj jest sprawa wskrzeszenia córki Jaira i uzdrowienie niewiasty.
A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi i Jakubowi. Przepraszam, ósmy czytam, ale to dziewiąty mi chodzi. Ja wiem, że powiedziałem dziewiąty, ale sobie otworzyłem na ósmym i teraz widzę, że tekst jest nie ten, o który mi chodziło. Dziewiąty rozdział Ewangelii Łukasza, 51 werset. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy. Jezus chodzi w woli Bożej. Jezus zna Pisma. On rozumie, jaki cel Boży był w tym, że On przyszedł na ziemię. On wiedział o tym, że musi oddać życie. On wiedział o tym, że On umrze i zostanie ukrzyżowany. On wiedział, że Jego ofiara jest tym jedynym rozwiązaniem dla człowieka, przelana Jego krew, która uwolni człowieka od grzechów. I widzimy, że przychodzi na ziemię i kontaktuje się z swoim Ojcem i żyje tak, jak Bóg utwierdza jego kroki w tym jego każdym postępowaniu. Przychodzi czas, jak tutaj mówi Słowo Boże, dopełniły się dni, kiedy Pan Jezus ma ponieść śmierć. Tu jest słowo wzięty do nieba, ale zanim został wzięty do nieba, wiemy, że został ukrzyżowany, o czym on dobrze wiedział. Ale widzimy to, że Bóg nie popchał go do Jerozolimy. Nie zrobił hokus pokus i go przeniósł do Jerozolimy. Ale on podejmuje decyzję. Jest mój czas, moi uczniowie, jest mój czas, że mam wypełnić wolę Ojca, dlatego muszę iść do Jerozolimy. I podejmuje decyzję i ja idę. A więc widzimy tutaj w swoim życiu, wypełnia również i rozumie wolę Ojca względem jego życia. Ciekawy fragment jest w Księdze Izajasza w 50 rozdziale. To jest fragment, który mówi o Panu Jezusie. I chciałbym, aby ten fragment, abyśmy sobie dzisiaj również przypomnieli. Fragment z Księgi Izajasza, proroctwo, które dotyczy Pana Jezusa, niewątpliwie nie będę to wykazywał, ale wielu z was wie o tym doskonale, że jest mowa o Panu Jezusie. Ci, którzy nie mają zaufania, niech szerzej rozważą ten rozdział i to, co Izajasz przedstawia. Ja przeczytam fragment od 4 do 7 wersetu. Słowo Boże mówi: Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. A więc widzimy, że to Ojciec otwierał Panu Jezusowi w Jego naturze cielesnej ucho, gdzie musiał słyszeć, bo ojcowskie jego relacje, ojcowski plan, który mu pokazywał i który mu tutaj w tym momencie wyraźnie pokazywał, gdzie mógł w tym momencie. On nie chodził do szkół. Faryzeusze mówili, no kurczę, kim jest ten człowiek? Przecież on żadnej szkoły nie skończył. Przecież on nie jest uczony. A w wielu wypadkach Pan Jezus miał taką mądrość jako człowiek. Pamiętajmy to jako człowiek. Źle czytamy Słowo Boże, jak przypisujemy, że On był Bogiem w tym momencie i korzystał z tego, że wszystko wiedział, wszystko widział i na wszystko mógł odpowiedzieć. On miał naturę człowieka. I tutaj widzimy, że on też musiał co? Dostać uzdolnienie od Ojca, który widzimy dał mu język uczonych. Widzimy tu, że on umiał odpowiedzieć jako człowiek na te potrzeby ludzi, których spotykał. I widzimy tutaj, że każdego ranka budził go Ojciec i tutaj widzimy, że jego ucho miało być w tym momencie przygotowane, żeby słyszeć Boży głos. Samuelu, znamy to. I Samuel nie znał Bożego głosu. Czy to Bóg do niego nie przemawiał? Przemawiał, ale on tego nie rozumiał. On tego nie przyjmował jako Boże poselstwo. Dopiero musiał się tego nauczyć.
Widzimy, że przez posłuszeństwo Pan Jezus również nauczył się słuchać Ojca, miał z Nim relację bliską. Nie raz na tydzień, bo w niedzielę do zboru przyjdzie. Nie raz na miesiąc czy na rok. Ale w każdej chwili, gdy miał, modlił się do Ojca i chciał z Nim mieć relację. Piąty werset. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Pan Jezus nie miał swoich racji. Co będę słuchał? Nie, miał otwarte ucho i wiedział, kto do Niego mówi. Dlaczego? Bo znał ten głos. Wiedział, kto do Niego mówi. To jest tak, jak w naszych relacjach. Wy znacie mnie i jak ja do was telefonuję, to ja nie muszę się nawet przedstawiać. Po głosie mnie poznacie. W wielu wypadkach tak jest, nie zawsze. Ale kiedy słyszycie głos, to wiecie, a to jest ten. Będziecie na dole tam, załóżmy w kawiarence i usłyszycie rozmowę tu na tej sali i po głosie rozznacie, kto rozmawia z tobą. Bo znacie głos tych osób. Jeżeli będziemy wyćwiczeni, będziemy znali Boże posłanie, Boży głos, to go potrafimy rozpoznać, tego zgiełku naszej codzienności. Sorry, piąty werset. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiałem, ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją. Dlaczego go nadstawiał? Bo Ojciec mu powiedział, przejdziesz taką próbę. I on wiedział, że w tym momencie się nie będzie sprzeciwiał, nie będzie uciekał, nie będzie unikał. Ale nadstawił ten grzbiet, bo wiedział, że to jest wolą jego Ojca. To mu pozwoliło przeżyć wielkie cierpienia. I widzimy tu, nie sprzeciwiałem się ani nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Lecz wszechmogący Pan pomaga mi. Dlatego nie zostałem zhańbiony. Dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Widziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. A więc widzimy to w życiu Pana Jezusa. On się spotyka z Ojcem, co pozwala mu wiedzieć, co go czeka. Co pozwala mu również pogodzić się z tym, jeśli już w tym momencie do tego dochodzi. On mu otworzył ucho, jak widzimy. I w tym momencie on był gotowy na poniesienie cierpień. Ojciec pomagał mu, wspierał, dlatego był gotowy na poniesienie takiego poniżenia, które prowadziło do wywyższenia. Musimy w swoim życiu mieć nastawienie serca. Panie, przyjmę wszystko od Ciebie. Jeżeli dotrze głos Twój do mnie, to będę gotowy. Będę również w stanie ponieść cierpienia. Natomiast w wielu wypadkach widzimy, że tak nie jest. Jak zaczynają się problemy, to się zaczyna również problem, czy ja jestem wierny Bogu. Czy w tym momencie odchodzę? Czy ja, jeżeli jest mi niewygodne pewne fragmenty Słowa Bożego przyjąć, to muszę sobie zdawać sprawę. Stanąłem w swoim rozwoju. Przecinam tą więź między Panem Jezusem a sobą. Nie wypełniam Jego woli, a więc zatrzymałem się. I teraz chcesz, Panie, mów do mnie, a Pan mówi, powiedziałem. To co ci mam jeszcze powiedzieć? Wykonaj to, a otrzymasz drugie polecenie. Będę z tobą współpracował dalej, ale nie chcesz ze mną współpracować. Więc jak możesz iść i mówić, że brakuje ci mojego błogosławieństwa, mojej opieki, kiedy ty masz swoją rację i uparcie idziesz, tego nie zrobię. Chciałbym, abyśmy umieli rozróżnić, co jest ważne i co Bóg mówi do nas, od tego, co to nasza dusza sobie wyzwala, albo mówiąc jeszcze dalej, kiedy siły ciemności
wrzucają do naszego umysłu ogniste pociski i niekiedy przyjmujemy to jako Boże poselstwo, bo nie rozróżniamy Bożego głosu. Ewangelia Jana, 19 rozdział. Ewangelia Jana, 19 rozdział. Każdy z nas, który rozważał Słowo Boże, zdaje sobie również w tym momencie sprawę. Przeczytam fragment, który mówi o oddaniu życia Pana Jezusa. Pan Jezus w tym momencie, jak sobie przypominacie, otrzymuje, mówi pragnę, dają mu to gąbkę wypełnioną żółcią i octem. Pan Jezus nie chce tego pić, ale robi coś, co mówi później. Zakończając ten bieg życia, który wyznaczył mu Bóg słowem, wykonało się. Wykonało się. W języku greckim to sformułowanie, tutaj 19 rozdział, 28-30 werset, jakby ktoś chciał sobie przypomnieć, 30 werset mówi, wykonało się i skłoniwszy głowę oddał ducha. Znaczenie z greki tego wykonało się, to jest mniej więcej wykonało się doskonale. Coś zostało doskonale wykonane. Pan Jezus doskonale wykonał poselstwo swojego Ojca, z którym Go wysłał. Całe życie Pana Jezusa widzimy jest podporządkowane woli Bożej. To, co było opisane w Słowie Bożym, co Pan Jezus znał, dlatego że był dostępny dla Niego również. Księga Pism, które wtedy obowiązywała, doskonale wiedział, co sługę Pana czeka i dostał również Boże objawienie za każdym razem i potwierdzenie według tego żywu. A więc widzimy posłuszeństwo woli Bożej. Element, który jest motywacją w naszym życiu, który również ma pewne skutki. I to w wielu wypadkach ma swój początek w Słowie Bożym. To jest to, co Bóg do nas mówi. Sobie musimy zdawać sprawę. Jeśli będziemy czytać Słowo Boże, to mam prośbę do was. Wypisujcie sobie fragmenty, z którymi Bóg z apelem zwraca się również do nas. Podkreślcie sobie to, jeżeli macie taką ochotę w Słowie Bożym. To jest wola Boża względem nas. I to nas obowiązuje. Jeżeli my nie jesteśmy oddani Bogu, więc unikamy tych rzeczy, które nam są niewygodne. Dlatego jest tyle dyskusji, różnych teologicznych rozpraw, które powodują zamieszanie. Ale ja myślę, kiedy mamy Ducha Świętego, kiedy Bóg do nas przemawia, bo Duch Święty jest autorem tego, a więc najlepszy ma zrozumienie, co ja chciałem przekazać. To kiedy porusza nasze serca, to powinniśmy wiedzieć, tak Panie. Żeby ktoś nie odebrał znowu i nie komentował, o Czesław znowu jest przeciwko szkołom i studiowaniu. Nie. Zatrzymajcie się na tym etapie. Ale wiem, że w tej relacji ze Stwórcą nie jest wam potrzebna szkoła teologiczna. I chciałbym, abyśmy patrząc na Słowo Boże mieli co w swoim sercu. Wypełnianie woli Bożej jest ewidentnie najważniejszym elementem w naszym życiu, w naszej postawie. Widzimy, że powoduje pewne skutki. Chciałbym, abyśmy również, idąc dalej za wzorem Pana Jezusa, dajcie mi jeszcze z 5-6 minut, pomimo że jest 20 po 11, chciałbym chociażby w telegraficznym skrócie zakończyć jeszcze ten fragment. Ewangelia Jana, modlitwa Pana Jezusa, 17 rozdział i tutaj, przepraszam, 7 rozdział, a 17 werset. Tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego widzimy wystąpienie Pana Jezusa w świątyni. I 17 werset mówi, jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna,
Czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie? Pan Jezus powiedział wyraźnie tu, jeżeli twoje pragnienie jest, nie szkoła, nie studiowania, ale stan serca, jeśli twoje pragnienie jest, żeby wykonywać wolę Bożą, to w tym momencie On mówi, że poznasz naukę, która do ciebie dociera. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. A więc jeżeli jestem nastawiony na to, żeby żyć w woli Bożej, to Bóg da mi poznanie. Bóg da mi poznanie, czy ta nauka jest od Niego, czy widzimy, że ja sam od siebie moje serce mówi. To jest ważny element naszego życia chrześcijańskiego. Jeżeli masz pragnienie i z całego serca oddajesz się Bogu w służbę, to Bóg ci daje światło i poznanie. To, co mówiłem, to jest duchowe zrozumienie. Nie tylko duchowe zrozumienie, które Bóg podaje w relacji człowiek-człowiek, ale również w poznaniu Bożej prawdy, Bożego przesłania. Chciałbym, abyśmy jeszcze sobie spojrzeli na Słowo Boże. Abyśmy jeszcze w tym skrócie popatrzyli, że nie mamy się w swoim życiu kierować uczuciami. Nie mamy również co pewnymi wrażeniami, pewnymi postawami, gdzie ludzie nas do czegoś tam, załóżmy, nakłaniają. Ale w naszym sercu ma być decyzja. Chcę w swoim życiu iść za Bogiem. Chcę w swoim życiu być Jemu posłuszny. Chcę żyć według Jego woli. I myślę, że w tym momencie Bóg zaczyna działać. Zaczyna nas chronić od pewnych rzeczy złych. Daje nam zrozumienie. Daje nam to duchowe zrozumienie. Otwiera nasz umysł. Daje nam poznanie. I widzimy, że w tym fragmencie Słowa Bożego również znajdujemy coś takiego, że to nie najpierw muszę poznać, co teraz Bóg chce, żebym robił, tylko Pan mówi, ty najpierw masz mi się oddać, a ja ci wtedy objawię. Popatrzcie, jaka istotna różnica. Wielu ludzi do dzisiaj czeka i mówi, Panie, objaw mi swoją wolę, co ja mam robić? I stoi i siedzi. A Pan mówi, nie. Ty najpierw masz zrobić porządek swoim sercem i przyjść do mnie z nastawieniem serca. Panie, ja chcę Ci służyć. Chcę słyszeć Twoją wolę. Wtedy dostajesz, to idź teraz, zrób to. Ty możesz powiedzieć, nie, Panie, to jest wachostka. Nie, no ja chcę teraz świat uzdrawiać to. A Pan mówi, zrób najpierw ten krok. Potem dostaniesz inny. Pan, tak jak Pana Jezusa prowadził, otwierał Mu te granice poznania, ale badał jego serce, czy on ciągle, codziennie jest gotowy wypełniać jego rolę w swoim życiu, a nie, Panie, ty mi najpierw pokaż, co ja mam zrobić, a ja się zastanowię, czy wchodzę w to. To nie jest wiara, to nie jest zaufanie. To nie jest chodzenie w Bożym posłuszeństwie. Ostatni element i kończę. Powiedzieliśmy tutaj, że chodzi o tą postawę serca, oddanie się do dyspozycji Bogu. Widzimy, że Bóg otwiera coś przed nami, coś niesamowitego, co nie jest dostępne, jeśli tego nie zrobimy. Ale również, tak jak w przypadku Pana Jezusa, musimy wiedzieć, że musimy Mu ofiarować swoje ciało do dyspozycji. I widzimy, że apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, wielu już zna ten fragment i wie, do czego zmierzam, ale w tym fragmencie Słowa Bożego tak dobitnie Paweł naucza swoich bliskich. Ofiarowanie ciała do dyspozycji Pana Jezusa. Apostoł Paweł mówi do braci i apeluje do nich, wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.
ludzie często są właśnie, Panie, objaw mi duchowo, a ja będę robił. Pan mówi, wiesz co, masz do dyspozycji mi oddać całego siebie jako ofiarę. Ofiara jest, wiecie, zazwyczaj traci życie, jest oddana, nie ma nic do powiedzenia, co się dalej z nią dzieje. Jeśli my oddamy siebie właśnie i złożymy ofiarę swoich ciał do dyspozycji Pana, to widzimy, że rozpocznie się nasza duchowa służba dla Boga, zgodna z Jego wolą. I widzimy tutaj 12:2, gdzie Paweł w swoim przesłaniu kieruje: nie upodabniajcie się do tego świata. Nie przyjmujcie wzorców tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc widzimy, że my musimy zadecydować, czy chcemy odnowy, czy chcemy, bo to od nas zależy, przemienić swój umysł, sposób reagowania, myślenia w oparciu o Boże prowadzenie, w oparciu o Boży zapis i apel, który początkowo nas obowiązuje, a jest zawarty w Słowie Bożym. Wtedy będziemy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą dla naszego życia, co jest dobre, miłe i doskonałe w Bożych oczach. A więc widzimy, że ciężar zaufania, ciężar pewności naszego życia w Chrystusie to jest poddać się Bogu, złożyć na Niego codziennie, w każdej chwili naszego życia, złożyć w Nim nadzieję, wiedzieć, co On do mnie mówi w swoim Słowie Bożym i żyć według tego, a wtedy Bóg odkryje następny etap, gdzie chce nas użyć i co chciałby, abyśmy czynili. Jeśli to uczynisz, przyjacielu, jeżeli to uczynisz, bracie czy siostro, w swoim życiu i uważasz, że jest to warte, aby w tą wodę wejść, o której słyszałeś dzisiaj, to możesz się spodziewać i być pewien, że w twoim życiu zajdą zmiany. Nastąpi nadprzyrodzona odnowa twojego wnętrza. Bóg pokrzepi twoje ciało, posili je, jak w przypadku Pana Jezusa, co mówiliśmy. Widzimy tutaj, że otrzymujemy inną perspektywę z badania sprawy i sytuacji, w której się znajdujemy. Będziemy mieli Boże spojrzenie, kiedy Bóg włoży to w nasze serca. Będziemy mieli właściwe rozpoznanie sytuacji. To jest niesamowite. Wiecie, kiedy czytamy, że Pan znał ich myśli, to przez wiele lat żyłem z tą świadomością, że przecież to jest Bóg, no to On znał ich myśli, to jest normalne. Ale nie brałem tego pod uwagę przez większy okres mojego chrześcijańskiego życia, że to nie tak działa. Ja nie mam żadnych, wiecie, predyspozycji, żeby znać myśli Tomka. Ale kiedy Bóg będzie chciał, żebym ja Mu pomógł albo wyprostował jakąś sytuację, która jest w Jego życiu, to On mi da poznanie i ja wtedy będę wiedział, na jakie pytanie mam odpowiedzieć. On mi nawet tego nie musi powiedzieć, ale Bóg mi to objawi. Będziecie rozmawiać z ludźmi, którym będziecie głosić Chrystusa i On potrzebuje pewnego kluczyka, który otworzy jego serce, gdzie ma bariery, ale nie chce się z nikim po tym podzielić. Ale Bóg przez Ducha Świętego da ci nadprzyrodzone objawienie i otworzysz usta i powiesz to, co On chciał usłyszeć, co On miał usłyszeć. I będziesz narzędziem Bożym, którego Bóg użyje, bo ci da nadprzyrodzone poznanie tego, co temu człowiekowi brakuje i będziesz jego narzędziem. Myślę, że to, co rozmawialiśmy, abyśmy byli takimi narzędziami, abyśmy byli naczyniami Bożymi, abyśmy byli kanałem Bożego życia dla tego świata. Nie zatrzymywali tego życia, bo ja wiem, bo ja jestem zbawiony.
Co jest niesamowite, wielu ludzi, jak mu zadamy pytanie, dzisiaj chrześcijaninami, ja 20 lat temu się nawróciłem i ochrzciłem. I pytasz go, a czy jesteś zbawiony? Nie wiem. Nie wiem. To ja się pytam, w którym ty miejscu jesteś. Ty masz być pewny tego. A skąd to ma wynikać? To ma wynikać z twojego wnętrza, z twojej relacji z Bogiem. Bóg mi powiedział, jeśli to i to, to na pewno. I nie ma tu dyskusji, nie ma tu rozważania, nie ma tu filozofowania. Ja muszę siebie skonfrontować, czy jestem w tym miejscu. I mam być pewny tego, w którym punkcie jestem. To nie zwalnia mnie od tego, żeby badać swoje życie i postępowanie. Ale na dany czas mam być gotowy. A jeżeli mam być gotowy, to muszę być pewny. Amen? I ostatni fragment, który czyniliśmy. Widzimy, że Pan Jezus swoim życiem uwielbił Ojca. Uwielbił Boga na ziemi. Życzyłbym, żebyśmy mieli tą świadomość i mogli powiedzieć. Ostatni cytat. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza. Abyśmy mogli powiedzieć z apostołem Pawłem, tak jak on tutaj mówił w drugim liście do Tymoteusza w 4 rozdziale. Sami wiecie, kiedy apostoł Paweł mówi o sobie, mówi tutaj, że co? Dobry bój bojowałem. Tak? Co jeszcze mówi? Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. On był pewien tego. Życzę nam, aby ten fragment Słowa Bożego był również w naszym sercu. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4:7. I on był pewny, że oczekuje go wieniec Bożej sprawiedliwości, czego nami sobie życzę. Amen.